Dzisiejszy dzień dawcy szpiku kostnego, a przy tej okazji również honorowego krwiodawstwa, przebiega od godziny 11 do godziny 18. Frekwencja jest bardzo duża. Tutaj bardzo chciałam serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, którzy tak świetnie odpowiedzieli na nasz apel i są tutaj dzisiaj z nami, rejestrują się do bazy dawców szpiku kostnego, oddają krew. A kto jest głównym organizatorem? Głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe i starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek oraz Zespół Szkół nr 3, Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie i DKMS. A po raz który szkoła uczestniczy w tym wydarzeniu? To jest już drugie takie przedsięwzięcie. Równo rok temu, też 1 czerwca, po raz pierwszy rozpoczęliśmy propagowanie tej idei. To już są drugie takie dni i chcemy, aby cyklicznie każdego roku 1 czerwca odbywał się Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w naszym powiecie. Jaka jest Pani rola w tegorocznym Powiatowym Dniu Krwiodawcy? Ja reprezentuję Fundację DKMS Polska, czyli jesteśmy organizacją, która rejestruje potencjalnych dawców. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, dajemy cały sprzęt medyczny i później badamy próbki, które tutaj zostaną dzisiaj w Dzierżoniowie pobrane. Za naszym pośrednictwem wyniki tych próbek trafiają do ogólnoświatowego rejestru, gdzie mogą dawcy już być znalezieni dla wszystkich pacjentów chorych na całym świecie. Na godzinę obecną jest prawie 200 osób, czyli to jest dużo więcej niż było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku prawie... Do godziny 18 było chyba 300, teraz już jest więcej niż połowa, także jest frekwencja bardzo dobra, jesteśmy zadowolone. Przychodzą ludzie i młodzi, i w różnym wieku, także nie ma reguły, jacy to są ludzie, czy to są młodzi, czy starsi. Także wszyscy biorą udział w tej akcji. Dlaczego zdecydowałaś się oddać krew? Bo moja krew przyda się innym ludziom, którzy potrzebują jej, i tak myślałam, że to dobrze będzie, jak ja mam dużo i mogę się podzielić. A czy jest to pierwszy raz, kiedy zdecydowałaś się uczestniczyć w Dniu Dawcy? Nie, to już jest drugi dzień i pierwszy raz rejestrowałam się na dawcę szpiku, a teraz już tylko krew oddaję. A jak oceniasz organizację całego wydarzenia? Myślę, że dobrze. Jest wszystko okej i ludzie są mili i pomagają. Podoba mi się.